jakieś jara, żeby ona koniaku robiła. Na rewolwerze jest na każdym torze po 10 strzałów, na karabinie na dwóch torach jest po 10 strzałów, na jednym torze 10 strzałów. Do strzelby mamy zawsze na torze 4 strzały z możliwością do strzelenia, jeśli się poper nie przewróci, tak? Pierwszy tor, jaki mamy do strzelania, zaczynamy strzelać z rewolweru. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zmieniamy rewolwer, wyciągamy drugi i strzelamy kolejno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chowamy rewolwer do kabury, bierzemy karabin, który leży na stole i strzelamy podwójnie, double tap, podwójnie do każdej tarczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Odkładamy karabin, koniecznie z otwartym zamkiem. Po wystrzeleniu ostatniego pocisku otwieramy zamek, kładziemy karabin, pobieramy ze stolika strzelbę, która też jest rozładowana. Bierzemy rozładowaną strzelbę, wkładamy dwa naboje i strzelamy do tych dwóch celów lub do tych. Doładowując, powalamy wszystkie cztery. Także jest szansa na to, że jeśli ktoś ma pudło, może jeszcze dostrzelić sobie popera, tak? Jeśli mu starczy amunicji. Wszystko jasne? Jak słuchajcie. Dokładnie.